Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Admiros, a przed wami kolejny odcinek z gry Plants vs. Zombies 2. Lecimy sobie z Dark Ages. 10. poziom. Z bossem, jakimś, minibossem, czymkolwiek, nie wiem co to będzie. Może odblokujemy sobie tutaj nieskończone poziomy, które nie lubię grać, ale zobaczymy, dobra. O nie! Doktor Zombos. Okej. Out of balance. Okej. Już się bałem, że będzie jakiś boss, ale chyba nic takiego nie będzie tutaj. Jestem szalony. O nie! Without any lawn movers. Bez kosiarek. Dobra, to będzie normalny poziom. Normalny, tak? Tylko, że bez kosiarek. O Jezu, tam będzie jakiś gigant. Okej. O nie, to jest jeden z tych poziomów. Dobra. Okej. Boże, orzeszek. Że niby gdzie ja mam go postawić? Gdzie ja mam postawić orzeszka? Dobra. To zadziała? Dobra, może tutaj. Nie wiem, takie taktyczne rozwiązanie. Może się tutaj, to jest dobry pomysł, żeby go tu rozstawić. Może... tutaj? Może tutaj? Okej, może tak? Dobra, coś tam bijesz, więc spoko. Nie ma co narzekać, tu już mu odpadła ręka. Bardzo dobrze. Ojej, tutaj niedobrze. Bomba, nie, moja ziemniaczana bomba. Kurde, zniszczona. Ej, dobra, w sumie zróbmy sobie tarczę z orzeszków, jolo. Tarcza z orzeszków, z orzeszków zawsze spoko. Gitara. Dobra. Pyk. Siema, tak zrobimy. Ej, no kurde, taktyka normalnie tutaj pierwsza klasa. Halo, czemu ja jestem tak jakoś stawiony na tej kamerce dziwnie? Dobra, teraz jestem w miarę porówno. Dobra, bo tu się już dziwne rzeczy dzieją. Trzeba się przygotować. Pyk. Bo zaraz to może być nekromancja. Tak zrobimy. Ej, ten nic nie bije. It's useless rozstawienie. No ten jeszcze może się tutaj do czegoś przydać. Pa. Ej, nie zjadaj mojego orzeszka, typie. Wystarczy już tego. Na pewno tych trzeba będzie odepchnąć. Oni są niebezpieczni, niedostępni. Tu. Halo, panie grzybku. Dobra, zniknął. No i gitara. Okej, spoko. Zadziałało. Te już się kończą powoli, więc... grzybki się kończą. Skończyły się. Dobra, tak naprawdę się nie skończyły. O, ty się kończysz. Bardzo dobrze. No, znikaj. Pyk, dobra. Super rozstawienie. Najlepsze na świecie. Kolejny. No dobra, możemy tak zrobić. Czemu by nie? Groby też możemy zniszczyć. Ej, dość przyjemny poziom tak swoją drogą. Nie sądziłem, że tak dobrze uda mi się to wszystko rozstawić, że to będzie działało, co nie? Jestem pod wrażeniem normalnie swojej inteligencji tutaj. Oho. Dobra. Jakiegoś grzybka to możemy nawet tu postawić. One i tak są już tak... Mało przydatne. Dobra, siema. Tak zróbmy. Te z wiadrami. Dobra, i tak dostanę dwa listki, więc... jak najbardziej spoko. Jezu, mam pełno już wszystkiego. Boże, co za armię stworzyłem. Dobra, ale bądźmy czujni, bo tutaj zaraz wyjdzie na końcu wielki kolos, który będzie chciał nas tutaj zniszczyć. A my się mu nie damy. O nie. Nie ze mną te numery. Dobra, nie potrzebuję tutaj chyba używać zdolności. Mamy wystarczającą liczbę grzybków, więc powinniśmy dać radę. Czym ty jesteś? Wynocha! Boże, on był zwykłym tym. Ja się już tak wystraszyłem. Idzie grubas. O nie. Idzie grubas. Dobra, do ataku.
Dobra, odsuwamy go. Pięknie. Kolejny listek. Dobra, jakiegoś orzeszka tutaj. Do obrony. Powołać. Dobra, niech sobie podejdzie. Niech sobie podejdzie. Pełna moc! Ale go rozpykałem tam. Ale rozpykany. Rozpykany normalnie. Kurde, pięknie. Dobra, tu idzie dwóch. Aha, i to jeszcze nie była. To jeszcze nie była wielka fala. Czuję, że wyjdzie dwóch takich na koniec. Czuję, że wyjdzie dwóch takich na koniec. Takie mam dziwne przeczucia tutaj. Naprawdę. To są moje przeczucia, że dwóch takich wyjdzie na sam koniec. I trzeba będzie z nimi walczyć. Dobra, przyspieszmy to, bo troszkę się nudno zrobiło. Dobra, siema. Siema. Piękne rozstawienie. Zawodnicy zostali rozstawieni po kątach, idealnie. Dobra, ten z wiadrem to raczej nie jest jakieś większe wyzwanie dla mnie. Te grzybki zostają zjadane szybko, niestety. I to boli. No i dobra, wystarczy, wystarczy już tej prędkości. Okej. Tak zrobimy na pewno. Dobra, okej, okay, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że jest dobrze. Okej, ten już ledwo co żyje. Aż mu się oczy zdrogować siły, Boże, jak to wygląda. Dobra, na pewno na ciebie chciałbym tutaj. Mógłbym w sumie na orzeszki użyć ten booster. Wiedziałem, że wyjdzie dwóch, ja to czułem. Ja to czułem, że dwóch wyjdzie. A my nie mamy już prawie nic tutaj. Nawet kosiarek nie mamy, o nie! Dobra, chociaż jednego się pozbyć. Okej, coś tam sobie próbuję rzucać. Nie, nie da rady, nie da rady. Nie wygląda to zbyt dobrze. Czy narzeszka ma na strzała? Okej. No bez kapy, jak mam to przejść? Orzeszek. Nie ma wyjścia. Na razie typy. Dobra, troszkę ich cofnąłem, ale tak bez kapi, co nie? Oni są mega silni. Jeden padł, dobra, i drugi też raczej powinien paść. No inaczej tego nie umiałem rozegrać, chyba żebym jakąś, nie wiem, super tarczy na orzeszku użył, no to jeszcze. A w tego dalej musimy bić. Dobra, to już jest ostatni, więc nie powinniśmy tutaj mieć problemów z nim chyba. Takie odnoszę wrażenie. A, to nieźle. Boże, kim on jest? Nie mam wyjścia, elo. Ile on jeszcze życia ma? No ja pierdzielę, no bez przesady. Co za kolos jakiś tutaj się nam trafił. Bez umiejętności to bym nie przeszedł, naprawdę. No bo co możemy więcej zrobić? No co, możemy budować tylko osłonę? Wszystko ma praktycznie na jeden hit. Dobra, rozpykany. I co dostaniemy z tej główki? Czy będzie to coś fajnego, czy też nie? Stawiam, że 100 golda. Trafiłem! Trafiłem! Trafiłem 100 golda! Wiedziałem, że to będzie 100 golda, no coś innego. Magnet Shroom. Takie tego sobie grzybka odblokujemy niedługo. Pium Shroom. O, możemy go ulepszyć. No to chyba wiem, co sobie ulepszymy teraz. Dobra, kontynuuj. Osiema reklama. Pa 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 pa. Para pa 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 pa. Okej, okay, użyj klucza, żeby odblokować kolejne światy. Ja nie chcę jeszcze kolejnych światów sobie odblokować. Chcę przejść sobie Dark Ages. Co oni ode mnie tutaj wymagają? Tum, tum, tum. Uuu, ej, halo, przecież dostałem już tą głowę. Czemu dostałem kolejną? Kolejną? Jezu, co to jakieś dziwne. Jakieś dziwne tutaj zamieszanie, jakieś oblężenie tutaj chyba będzie normalnie. Kurde, no dobra, no to co, lecimy z kolejnym poziomem. Nie ma co się zastanawiać, poziom numer 11, go.
Tu. Oni mają maga jakiegoś. Zombie mag. To będzie niezła zabawa. Zombie mag. W sumie ta fasolka. Okej, niech będziesz. Taką strategię tutaj sobie obrałem. Jeszcze ciebie. No i dobra, powinienem pokonać już wszystkich. Obstawiam, że mag będzie działał na zasadzie takiej, że po prostu będzie po prostu zabierał słońce i tyle. Nic skomplikowanego. Ale zaraz, tego nagrobka nie... Dobra, musimy to restartnąć. Musimy to restartnąć. Potrzebny nam jest zjadacz grobów, nie ma co. Bez niego tutaj nie damy radę, bo groby są zbyt po prostu tutaj... Zbyt blisko. To ciebie nie potrzebuję, a mamy zjadacza grobów właśnie. Jest, dobra. Mogę nawet go upgrade'nąć. Why not? Będzie szybszy. Najbardziej spoko. Coś jeszcze mieliśmy do ulepszenia. O nie, dużego grzybka ten zdobyłem. Tak, dużego grzybka nawet mogę ulepszyć. Okej. Okay. Dobra, super. Więcej damage'a. Jak najbardziej spoko. Lecimy, let's rock. Let's rock. Boom. Tu. Boom, tu. Hej. Dobra, i tu już sobie możemy w ten sposób zrobić taką taktykę. Ciebie spowolnimy. Myk. Dobra, zjadaj. Tobie się możemy pozbyć. Tak troszkę dziwnie wyszło, ale tak trzeba. Tak trzeba, tak mi się wydaje. To jest dobra decyzja. To jest ta jedna słuszna decyzja. Dobra, rozpykany. To możemy tego posadzić. No i dobra. Pyk. Pyk. Okej, okay, taktyka chyba tutaj nam zadziała. Jeszcze jeden grobek zniszczyć. Teraz możemy spowolnić. Pyk, pyk, pyk. Pyk. 125. Pięknie, dobra, mamy już to zrobione. Mamy już taktykę, więc wszystko jest pod kontrolą. Przejściutko. Idealnie. 125. Okej, okay, nice. Pyk. Dobra, pięknie. Ej, ciebie trzeba też rozpykać. Idzie czarodziej. Patrzymy, czyja magia... Okej, okay, zrespił na grobki po prostu. To nieźle. Jeszcze mi pomógł. Jeszcze mi pomógł, no po prostu idealnie. Lepiej sobie tego nie mogłem wymarzyć. Dobra, coraz więcej słońca, coraz lepsza obrona. Ideolo. Okej. Okay. O nie, zamienił w owce mnie. Co? Ale dobra, okej. Okay. Odmieniło się, jak tylko go zabiłem. Spoko. Bardzo dobrze. O kurde, ile tego tu mamy? No kurde. Trzeba to jakoś użyć. Pięknie, nie no. Kosmicznie, tak powiem. Dobra, i zaraz będzie duża fala. Raczej duża fala mi tutaj... W żaden sposób nie jest w stanie zagrozić, tak szczerze mówiąc. O nie! Dobra, światła mamy pod dostatkiem.
No, może nie do końca pod dostatkiem. Okej, wielka fala, to już jest ta ostatnia. Więc trzeba się przygotować. Mam jeden ten, dobra, spoko. Chyba powinniśmy dać radę. Zresztą co ja mówię, damy radę, na pewno się uda. Nie ma tutaj wątpić nawet, kurde. Trzeba być już kosiary, to już w ogóle 100% win. No nieźli magowie. Tyk. Easy, easy peasy. Bardzo łatwo poszło, super. Nice, 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 nice. I główka dla nas, oczywiście. Magnet Shroom. To niezły Magnet Shroom z niego. Okej. Będzie 100 czy będzie 500? 500. Tak. No dobra, no to 100. Tylko 100. No niestety, smutek wielki, tylko 100 dostaliśmy. No oraz jakieś tam oczywiście ulepszenie do grzybków. Które w sumie można byłoby użyć, czemu by nie? Tak sobie teraz myślę, że można by było je użyć. Tara, 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 tara. Tu, tu. Okej, od razu kolejny poziom nam włączyło. Poziom dzień 12. Survive and keep the puff shroom alive. Okej. Tylko właśnie, jak się je utrzymuje przy życiu? To jest dobre pytanie. Nie działam z tym na zasadzie takiej, że... Słuchajcie. Za 50 upgrade'nijmy go. Czy to nie działa na jakiejś zasadzie? One się kończą po jakimś czasie. Chyba się ich tutaj nie da jakoś ulepszyć specjalnie. Tu fasolka. Okej. Okay. Może do tego jeszcze ciebie? W sumie czemu by nie? Gdzieś dość dziwny skład, ale powinien zadziałać. Powinien zadziałać oczywiście, tak? Trzy rzędy i tu już bym ustawił trawę. Okej. Okay. Da się zrobić. Da się zrobić. Tu już byłaby trawa. Okej, okay, siema. Trzeba ich jak najbardziej tutaj pospowalniać. O nie, nie ma światła. Nie ma światła. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Oj, bardzo niedobrze. Nic nie mogę tutaj zdziałać za bardzo bez światła. Tak to bym sobie ich tutaj więcej narozstawiał. Dobra, zróbmy to w ten sposób. Siema, grzybku. Jak to keep them alive? Puff shroom did not survive. One jakoś działają, że one muszą jakoś się żywić chyba. Tylko jeszcze nie rozkminiłem jak za bardzo, kurde. No to nieźle. Jak one mogą działać? No nie wiem, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. One jakoś, kurcze... Raz żyłem, raz nie żyłem. Jeszcze nie doszedłem do tego. Aha, i co, to jest ten 12 poziom? Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Spróbujmy jeszcze raz. Nie ma co się poddawać. Mam jeszcze trochę czasu, więc jeszcze raz sobie możemy to spróbować. Okej, okay, keep the puff shroom alive. Musimy zobaczyć, w jaki sposób one żyją. One może po prostu jak strzelają, to umierają. W ten sposób mogą też działać. No zobaczmy. Lasts for a limited time. I przez jakiś czas po prostu się utrzymuje. Okej. Okay. Nie wiem, no nie wiem. Dobra, spróbujmy. Jakoś one muszą, jakoś muszą tutaj przeżyć. Plant food, coś. Refreshes all. Okej, czyli można jakoś odświeżać te grzybki. Zaraz sobie przez to... Aha, może po prostu tym listkiem to się robi. Tak sobie teraz pomyślałem, że może to być ten listek. Że jeżeli użyję listka, to one wszystkie odżyją. Tak może to działać, w ten sposób.
Okej, dobra. Okej, tak to działa, super. Nieźle to rozkminiłem, dobra, udało się, spoko. Więc one też przez jakiś czas będą tylko żyły, więc trzeba tutaj jak najbardziej uważać. I nie zużywać za dużo tych roślin tutaj. Dobra, jak najwięcej tych. Już trawę mogę jakąś taktyczną powoli rozstawiać. 10, no coś tam wpada, ale to jest za mało. Dwa rządki powinny mi w zupełności wystarczyć. Takie mam wrażenie. Już się powoli kończą, dobra. Ale jeszcze nie, jeszcze wytrzymają troszeczkę. Albo i nie, dobra, lepiej użyjmy. Lepiej użyjmy. Dobra, i tu już powinienem porozstawiać sobie naszą trawę. Okej, nice. Powolnijmy tego. W sumie samą trawą już tutaj wiele będę mógł zdziałać. Okej. Pilnować, żeby one pozostały przy życiu. To jest nasz priorytet. Grzybki muszą zostać przy życiu. Dobra, jeszcze pożyją chwilę, jeszcze pożyją. Albo i nie. Dobra. One mają słaby zasięg, więc to też trzeba brać pod uwagę niestety. Tak, zróbmy. Super. Wielka fala. Halo, co tu się dzieje? Proszę tak nie robić. Proszę nie zjadać moich grzybków. Potrzebuję więcej światła! Dobra, jeszcze się trzymają, jest dobrze. Już się nie trzymają za dobrze, to zróbmy to tak. Jezu, jakie taktiksy tutaj weszły teraz. Dobra, już grzybki dają bardzo dużo światła, więc jesteśmy ustawieni po prostu, kurde. Pyk, pyk. No i dobra. Tutaj światło jakieś dodatkowe, tu też. Listek, no to użyjmy go. Pyk, pyk, pyk. Dobra. O nie, magowie. To nie źli magowie, raczej słabowie. Dobra. Tak zróbmy. Aha, już więcej nie mogę, dobra. Bo uważaj, bo tu już mi się powoli kończy światło. No, tak powiem, niebezpiecznie się robi. Dobra, fasolko, żegnaj, przykro mi. Okej. Sporo światła mamy, więc możemy sobie do nich troszkę postrzelać. Zrobione! Dostaliśmy miecz w skale. Czyby to był Excalibur jakiś, czy coś? Ciekawe. Miecz w skale. Co z tego wyleci? Jestem ciekaw. Okej. Okej. Arthur's Challenge. Survive level after level escaping zombie attacks. Test your skills in endless zone. Okej. Spoko. Czyli to jest ta nieskończona, nieskończona kraina. Nieskończone poziomy. Raczej tego nie będziemy robić, bo to nas raczej nie interesuje. Tu. Bo nic z tego chyba raczej specjalnego nie będzie. Tak, to jest po prostu Endless Zone, kolejny. Raczej te Endless Zone'y będę robił sobie już raczej jak przejdę wszystkie poziomy. Spoko, okej, no to wyciągnęliśmy miecz i tutaj powstało Endless Zone. Dobra,
Tak więc w tym miejscu sobie zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobało. Przypominam także wam, jak zawsze, tutaj o G2, które znajduje się w opisie. Możecie kliknąć sobie, dostaniecie ciasteczko. Oraz jeżeli kupicie jakąś grę z kodem Admiros, to otrzymacie 3% zwrotu za tą grę. Tak więc polecam sobie jakąś gierkę kupić. Dobra, to tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia i następnego odcinka. Cześć!